Witajcie na kanale Żyjesz Tylko Raz, w kolejnym odcinku z serii Zgłębiaj Biblię, czyli serii, która ma pomóc nam wszystkim zrozumieć głębiej przesłanie Biblii, korzystając właśnie z takiego graficznego formatu. Kolejne odcinki tej serii chcemy poświęcić temu, w jaki sposób dzieło Jezusa i osoba Jezusa, czyli to, co nazywamy w skrócie Ewangelia, była zapowiadana i ukazywana w Starym Testamencie, w księgach Biblii. No więc rozpoczynamy. Jeśli mówimy o tym, jak Ewangelia była ukazana w Starym Testamencie, to chciałbym, żebyśmy najpierw zobaczyli tak naprawdę, czym według autorów Biblii Ewangelia jest. I takim fragmentem, który ukazuje ten temat w najbardziej zwięzły i wyczerpujący sposób, jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, w którym czytamy właśnie o Ewangelii. Paweł pisze: przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. Przez nią również dostępujecie zbawienia. A więc czytamy, że Paweł głosił Ewangelię i dzięki niej wierzący dostępowali zbawienia. I dalej Paweł pisze, czym ta Ewangelia jest. Po pierwsze, tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, tym, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. A więc można by powiedzieć, że Ewangelia to jest po pierwsze przesłanie, które zbawia, tak? A treścią tego przesłania jest osoba i dzieło Jezusa. Tym, kim był, czytamy, że to był Chrystus. Samo to słowo ma za sobą różne implikacje, tak? Chrystus, czyli Mesjasz. A więc po pierwsze, kim Jezus był i po drugie, co zrobił, czyli umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. A więc jeszcze raz podsumowując, Ewangelia jest przesłaniem o osobie i dziele Jezusa. I pojawia się pytanie, okej, Nowy Testament mówi o tych rzeczach, wszyscy się co do tego zgadzamy, ale co ma z tym wspólnego w ogóle Stary Testament? I w Ewangelii Łukasza, w ostatnim rozdziale, czytamy o takim wydarzeniu, które miało miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa, gdy to zmartwychwstały Chrystus objawił się uczniom na drodze do Emaus. Ci uczniowie go nie poznali. Uczniowie mówili, że oni spodziewali się, że on jakby fizycznie uratuje Izraela i byli rozczarowani tym, że to się nie wydarzyło. A Jezus objawił im się, że to jest właśnie On, zmartwychwstały Mesjasz, Syn Boży. I czytamy tam taki ciekawy fragment, że następnie, zaczynając od Mojżesza, czyli pięcioksiągu Mojżesza, pierwszych pięciu ksiąg Biblii, i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. A więc sam Jezus na drodze do Emaus swoim uczniom wyjaśniał to, co u Mojżesza, u proroków i we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. I dokładnie to chcemy, tego właśnie zadania chcemy się podjąć w tym dzisiejszym filmie. A więc tak jak Pan Jezus rozpoczął swoje wyjaśnianie pism od Mojżesza, tak i my rozpoczniemy od Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, w której to czytamy o tym, jak Bóg stworzył cały świat, czyli niebo i ziemię. Następnie stworzył człowieka, który był koroną całego jego stworzenia, ale ten człowiek, stworzony na jego obraz i podobieństwo, niestety upadł w grzech. I w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o tym, jakie Bóg wyciąga konsekwencje z tego właśnie grzechu.
w stosunku do Adama i Ewy i w stosunku do węża, który ich zwiódł. I w 15 wersecie czytamy takie słowa. Ustanawia mnie przyjaźń między tobą a niewiastą i między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży twoją głowę, a ty zranisz je w piętę. A więc widzimy tutaj Bożą zapowiedź, Bożą obietnicę, bo Bóg mówi, że ustanawiam tego, że jedno potomstwo zetrze się z drugim potomstwem. Jedno z tych potomstw zmiażdży głowę, czyli pokona, a drugie potomstwo zrani je w piętę, czyli w jakiś sposób zada cios, ale nieostateczny. Pojawia się pytanie, co to są za dwa potomstwa? I w tym fragmencie te słowa Bóg kieruje do węża. A więc to pierwsze potomstwo, o którym tu czytamy, to są potomkowie węża. A drugie potomstwo to potomstwo niewiasty. I to potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża. Być może spotkaliście się, że w kościele katolickim są pieśni, są wręcz jakieś takie nauczania, taka duchowość, że to Maryja miażdży głowę węża. Ale w tym fragmencie widzimy, że to wcale nie niewiasta miażdży głowę węża, tylko jej potomstwo. To całe nauczanie wynika z błędnego tłumaczenia w Biblii Jakuba Wójka, w której możemy przeczytać, że to ona zmiażdży ci głowę, a nie ono. W każdym razie, wracając do tematu, Bóg zapowiada, że zachowa jakieś potomstwo, które ostatecznie pokona szatana. I dalej, na kartach Księgi Rodzaju widzimy, jak Bóg jakby doprowadza do skutku tą obietnicę. Jak z pokolenia na pokolenie zachowuje wierne potomstwo. Od Adama i Ewy wyszli dwaj synowie. Kain i Abel. Który z nich dwóch był tym potomstwem obiecanym? W Ewangelii Jana czytamy, że Kain był synem diabła, a więc w trzecim rozdziale, jeżeli ktoś chce temu się przyjrzeć. A więc możemy z przekonaniem powiedzieć, że z tych dwóch, tym wiernym potomstwem, tą wierną linią, którą Bóg chciał zachować, był Abel. Natomiast co się stało z Abelem? Kain go zabił. A więc widzimy już od początku jakby konflikt między tymi dwoma potomstwami. Po Ablu Bóg dalej zachowywał swoją wierną linię, swojego wiernego potomstwa poprzez kolejne pokolenia. I tym, który po Ablu był tym wiernym, był Set, o którym czytamy w kolejnych rozdziałach Księgi Rodzaju. Widzimy kolejne pokolenia, aż 10 pokoleń po Adamie, jako jego potomek, na scenę wchodzi Noe. Noe, który miał również kilku synów i w Biblii czytamy o tym, że tym jego potomkiem, który miał zachować tą właśnie linię dziedziczenia, był nie kto inny jak Szem. I w historii biblijnej dalej czytamy o losach tego właśnie potomstwa, tego pokolenia, tego, można powiedzieć, narodu. Dochodzimy do 15 rozdziału Księgi Rodzaju, w którym to Abraham, którego Bóg wyprowadził z Ur Chaldejskiego, otrzymuje od Boga obietnicę. I słowa tej obietnicy brzmią następująco.
Potem wyprowadził go na zewnątrz i powiedział: spójrz na niebo i policz gwiazdy, o ile zdołasz je policzyć. I dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył Panu i policzono mu to za sprawiedliwość. Bóg obiecał Abramowi, że da mu liczne potomstwo. Słowo klucz, potomstwo, tak? Kolejne pokolenia idące za nim. Swoją drogą widzimy tutaj również taki zwrot, który jest cytowany w Nowym Testamencie, choćby przez apostoła Pawła w liście do Rzymian. Abram uwierzył Panu i policzono mu to za sprawiedliwość. A więc już wtedy w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Biblii, czytamy o tym, że Bóg usprawiedliwiał, czyli dawał zbawienie niegodnym grzesznikom na podstawie wiary. Bóg nie sprawiał, że oni byli sprawiedliwi sami z siebie, ale policzono mu to za sprawiedliwość, a więc uznawał ich sprawiedliwymi na podstawie ich wiary, na podstawie ich zaufania mu. I ta obietnica, którą Abraham otrzymał, która miała dać mu liczne potomstwo, w Nowym Testamencie jest przywołana w liście do Galacjan, w którym czytamy: Abrahamowi natomiast zostały dane obietnice i jego potomkowi. Pismo nie mówi potomkom, jakby chodziło o wielu, lecz jakby chodziło o jednego i twemu potomkowi, a jest nim Chrystus. Potomek, Chrystus. A więc Abraham miał obietnicę wielu potomków, ale tak naprawdę pełne wypełnienie tej obietnicy dopiero wydarzyło się w Chrystusie. W Chrystusie my jesteśmy dziećmi Abrahama. My, będąc w Chrystusie, jesteśmy prawdziwym potomstwem Abrahama. W Ewangelii Jana, gdy faryzeusze przychodzą do Jezusa i mówią, że my jesteśmy dziećmi Abrahama przecież, a Jezus na to: nie, wy jesteście dziećmi diabła. I Nowy Testament pokazuje nam, że prawdziwymi dziećmi Abrahama, tymi, których Bóg obiecał Abrahamowi, są wszyscy ci, którzy narodzili się na nowo, którzy są w Chrystusie, którzy zawierzyli się Chrystusowi, wierzący ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. I idąc dalej w Księdze Rodzaju i w historii Abrahama, mamy taką sytuację, że i Abraham, i Sara są w bardzo, bardzo podeszłym wieku. I tak naprawdę mamy ryzyko jakby wyginięcia tej linii, którą Bóg obiecał, która pokona szatana. Natomiast Bóg daje Sarze w bardzo podeszłym wieku, w którym już to fizycznie nie było możliwe, daje potomka Izaaka. I tenże Izaak ma dwóch synów. O ile w przypadku Abrahama było to oczywiste, że to Izaak jest dzieckiem obietnicy, a nie Ismael, ponieważ był z jego żony Sary, to w przypadku Izaaka naturalnym kandydatem, by nieść dalej tą linię bogobojną, był Ezaw, który był pierworodnym, który, mimo że byli bliźniakami, urodził się jako pierwszy, a więc on nosił ten priorytet pierworództwa. Natomiast w tej historii biblijnej Bóg w tych różnych zagrywkach Jakuba i jego matki wybiera Jakuba na tego, który ma być tym, który dalej będzie jakby niósł tą Bożą linię na kolejne pokolenia. A więc Bóg, pomimo grzeszności Jakuba i słabości Jakuba i wszystkich tych
rzeczy, które wydarzyły się w historii tej rodziny, wybiera jego, aby to on był tym potomkiem Adama, który dalej będzie przekazywał tą bogobojną linię aż do zapowiadanej osoby, która wreszcie pokona tego przeciwnika, który zwiódł Adama i Ewę. I w historii Jakuba, jeśli mówimy o Jezusie, to czytamy o takim epizodzie, w którym przyśniła mu się drabina. I widział, że aniołowie Boży wchodzili zaś na nią i z niej schodzili. A sam Pan stał nad nim i mówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca, i Bóg Izaaka. I ta drabina, zanim pójdziemy dalej w Księgę Rodzaju, myślę, że warto się nad nią pochylić, bo mało osób o tym wie, ale ta drabina jest użyta w Nowym Testamencie. I o tej drabinie mówi nie kto inny jak sam Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana Pan Jezus w pierwszym rozdziale, gdy rozmawia z różnymi osobami, w 49 wersecie czytamy jego rozmowę z Natanaelem. I Pan Jezus mówi: zapewniam was, ujrzycie nad Synem Człowieczym otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących. Wróćmy jeszcze raz do Księgi Rodzaju. Czytaliśmy tutaj tak: aniołowie Boży wchodzili i schodzili. A tutaj Jezus mówi, że Syn Człowieczy będzie tym, nad którym ujrzymy otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących. A więc Jezus używa tej drabiny Jakuba i pokazuje, że ona była zapowiedzią Jego. Zapowiedzią tego, który niejako otworzy niebo i będzie jakby drogą do nieba. Aniołowie Boży wstępują i wstępują, jakby droga stała się wolna, droga stała się prosta. Dzięki Jezusowi. Jezus mówi: ja jestem bramą, ja jestem drogą, prawdą i życiem, tak? I Jezus tutaj mówi: ja jestem drabiną Jakuba. Ja jestem tym, który prowadzi do nieba, który prowadzi do Ojca. I wracając do Księgi Rodzaju, czytamy o kolejnych pokoleniach, które przychodzą. I wreszcie dochodzimy do historii Józefa. Bardzo, bardzo dobrze znanej historii. Historii, w której Józef, syn Jakuba, zostaje przez swoich braci wydany na śmierć, a potem zmieniają zdanie i stwierdzają, że go sprzedadzą. I Bóg w swojej opatrzności, w swojej suwerenności obraca te wszystkie wydarzenia w taki sposób, że Józef zostaje drugą najważniejszą osobą w Egipcie. I dzięki temu, czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg zachował swój lud, ponieważ miał przyjść ogromny głód, ale Bóg specjalnie, pomimo tego czynu braci, w jakiś sposób działał w tych wydarzeniach i wykorzystał to, by uratować swój lud przed głodem. I pojawia tu się takie jedno pytanie: skoro Jakub miał 12 synów, to który z nich ma być tym synem, z którego wyjdzie ten Mesjasz, ten Zbawiciel, ten, który pokona szatana? Który z tych 12? No może Józef. No tak by się wydawało naturalnie. Ten, który uratował całą swoją rodzinę, uratował naród i tak dalej, i tak dalej. No okazuje się, że wcale nie Józef. I w Księdze Rodzaju 44 rozdziale, 18 wersecie czytamy o takim wydarzeniu, kiedy to Józef
nakazał braciom, którzy przyszli do niego po jedzenie, po zapasy, nakazał im, że mają zostawić u niego swojego najmłodszego brata i pójść po swojego ojca. I wrócić z ojcem i dopiero wtedy on im pomoże. I w tym momencie wkracza do historii Juda. Juda, o którym już czytaliśmy we wcześniejszych rozdziałach. Ale Juda jakby wstawia się za wszystkich swoich braci i zaczyna przemawiać. Czytamy tutaj, że Juda podszedł do niego i powiedział. I w 33 wersecie i 34 po tym całym przemówieniu Judy, Juda na koniec mówi tak. Niech więc pozostanie, proszę, twój sługa zamiast chłopca, a chłopiec niech pójdzie ze swoimi braćmi. Jak bowiem mam pójść do mego ojca bez chłopca? Nie będę mógł patrzeć na nieszczęście, które spadnie na mojego ojca. A więc Juda ofiaruje siebie zamiast Beniamina. Ofiaruje siebie w miejsce tego, którego w szczególny sposób kocha jego ojciec. Czy coś wam to przypomina? No, myślę, że pewne analogie możemy tu dostrzec. Ale sprawa staje się jasna w 49 rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie to czytamy ostatnie słowa Jakuba. Judo, będą cię wysławiać bracia. Twoja ręka będzie na karku nieprzyjaciół. Synowie twojego ojca dadzą ci pokłon. Judo, młody lwie, dzięki łupom będziesz rósł, mój synu. Pochyla się, czaj jak lew, jak lwica. Kto sprawi, żeby powstał? Nie będzie zebrane od Judy berło ani laska pasterska z pomiędzy jego nóg. Aż przyjdzie ten, do którego ono należy i jemu będą posłuszne ludy. A więc czytamy, że to z linii Judy przyjdzie ten, do którego należy berło i jemu będą posłuszne ludy. Z plemienia Judy właśnie ma przyjść Zbawiciel, ma przyjść Mesjasz. I wiemy z Nowego Testamentu, że on przyszedł, jako lew z pokolenia Judy, jako korzeń Dawida. Baranek nieskazitelny Jezus Chrystus. Ten, który był zapowiadany przez Mojżesza, przez wszystkie księgi Mojżesza, przez proroków, przez psalmy i wreszcie przyszedł, o czym czytamy w Nowym Testamencie. I to by było na tyle z pierwszego odcinka po powrocie naszej serii. Kolejne odcinki będą być może nieco krótsze i będą one zajmować się kolejnymi księgami Biblii. Będziemy starać się pokazać, jak Jezus Chrystus, Syn Boży, Mesjasz, jest zapowiadany przez te księgi.